Witam serdecznie, Pachu z tej strony. To jest kolejny odcinek z serii celowego i zaczynamy od razu oczywiście od prezentów noworocznych. Więc mamy złote okulary noworoczne, srebrne okulary noworoczne, a także tynczowe okulary noworoczne. Dlatego jest także kapelusz piwny, cytrynowy. Dlatego jest wyzrusznia fireworku 20 fajerwerków, czyli prostu winicy do niej. Pełny zapas przykących, pełny pancerz, 25 bomb przylepnych, 25 granatów, 5 min zbliżeniowych i 10 koktajli mołotowa. taki zestawik dostajemy za wejście do gierki w tym tygodniu. W kasynie mamy do czynienia z legendą, którą możemy oczywiście wygrać jest to Ader. A w klubie samochodowym do wygrania jest Hellfire! Jeden z najładniejszych pojazdów w całej grze, naprawdę jest przepiękny. Każdy go chyba ma, ale jeżeli być prawem nie masz go jeszcze, to żeby go wygrać, musi zająć przynajmniej trzecie miejsce 3 dni z rzędu w wyścigach z serii pościgów, czyli są to te wyścigi z policją. Hmm... Nie jest to aż takie trudne, więc moim zdaniem jak najbardziej warto się tym tematem zainteresować. No, chyba, że grasz na nowej generacji. To jeszcze jest tutaj jeden pojazd i jest to Haku Drak oczywiście w wersji HSW. Na wystawie mamy Progena GP1, a także Western Power Surge. Nowy motocykl elektryczny, warto poczęcić pierwszy w grze. I możemy go kupić także w legendarium transport za cenę 1.605.000. I warto zauważyć przy okazji, że nie ma tutaj ani 300R. Więc każda osoba, która pisała Bakus, to nie tak, że usuwaja pojazdy kołóstwo, ulepszenia imani. To nie! Jak widać, ani 300R już nie istnieje. Został usunięty ze sklepu. U Simona mamy Camacho. Bardzo dobry pojazd. Futo GTX. Brawlera. Dubsta 6x6. A także Outlaw. Możemy teraz przejść do zniżek i standardowo zaczniemy od nieruchomości. Więc chodzimy sobie na tą stronkę. Na dalej. I tutaj, proszę bardzo, są hangary. I te w mieście, a także w forcie zankudo są aktualnie taniej o 30%. Do tego także, jak chcecie sobie zmienić styl oświetlenia, albo jakieś warsztat dodać, na przykład albo mieszkanie, to te wszystkie rzeczy także są jakby co taniej. Więc full wypas jest taniej o 30%. Jak najbardziej podstawa moim zdaniem jest to warsztat. Więc to sobie kupcie i będzie git I teraz możemy pogadać o pojazdach. Może Worst, tak na sam początek, tego tutaj jest sporo. Zjeżdżamy sobie minimalnie w dół i już mamy volatol. Nie polecam, ale jest taniej o 30%, jak w sumie każdy inny pojazd, który wam pokażę. Pyro, akurat ten pojazd jest całkiem potężny i jest jednym z najszybszych, więc jak najbardziej moim zdaniem jest warty zainteresowania. Roach, taki po prostu zwykły samolocik. Blazer Aqua, jak najbardziej pojazd wart zakupu, dlatego że oferuje wam specjalną misję vipa jak sobie go kupicie, magazynomali się nazywa, i na premie raz, dwa, jak jest, to możecie na tej misji zarobić 80 tysięcy. I jest to całkiem przyjemna misja, więc jak najbardziej moim zdaniem warto ten pojazd mieć, żeby tę misję mieć odblokowaną. I ostatni pojazd w Wrocławu jest to Dubsta 66. Kolejny sklep, Elitas, i akurat tutaj jest tylko i wyłącznie jeden pojazd taniej, i nazywa się on Howard NX25. I także zniżka jakby co 30% mamy. W Legendary Motorsport mamy także dosyć zniżki. Zaczniemy od kategorii dwudrzwiowe, i tutaj są dostępne dwa pojazdy. Musimy sobie dosyć mocno zjechać w dół, ale to nie problem, bo już mamy, proszę bardzo, Progen GP1, także jakby co, zniżka 30%. I mamy jeszcze Stingera, także 30% taniej. Całą resztę znajdziemy w Wida sklepie, więc wchodzimy sobie od razu, klikamy kategorię dwudrzwiowe. I mamy pierwszy pojazd, jest to Futo GTX. A także Dominator GTX, oczywiście. W kategorii Ternowe jest jeden z liderów w tej klasie, Kamacho Jest przepotężny, jeżeli chodzi o osiągi, a także jest kołzak, jeżeli chodzi o tuning. Jeżeli nigdy nie tuningowałeś, to warto. Szczególnie, że kosztuje tak mało. I jeszcze jest trofi Pickup. Nie mam za wiele do powiedzenia na jego temat. Teraz przechodzimy sobie do premii. Zaczniemy standardowo od tych, które odpalamy sobie przez menu. Więc online. Akcje, rozryj akcje stworzone przez Rockstar. Następnie tryby adwersarza. I tutaj mamy tryb, który zwie się. Uwaga, uwaga. Strefa zrzutu. Tak jest. I aktualnie jest na niego premia raz 2 highs raz 2 RP. Do tego także, jeżeli chciałby sobie misję od kontaktu, to... Wszystkie misje, które zleca nam RON, są aktualnie na premii raz 2 high i raz 2 rp. I ostatnia premia znajduje się w tym oto komputerku, który stoi oczywiście w hangarze. Ron Star w ostatniej aktualizacji zmienił zarobki z hangaru. I po prostu je potroił, więc powiedzmy, że mamy taką permanentną premię razy 3. Ale teraz to jest takie zwykłe, powiedzmy więc jest to razy 1. Trochę skomplikowane, wiem. ALE! ALE! W tym tygodniu... I jeszcze mamy premie raz, dwa. Czyli tak jakby. Jak patrzymy kilka tygodni do tyłu, mamy premie razy sześć. I teraz hangar, może to powiedzieć pierwszy raz w historii, opłaca się. W tym tygodniu hangar się opłaca. Szczególnie, jeżeli macie osobę do pomocy. Jeżeli gracie kompletnie solo, to dalej uważam, że hangar jest głównym. A jeżeli macie jedną osobę, dwie, albo lepiej trzy osoby do pomocy, to w tym tygodniu z hangaru możecie zarobić mnóstwo pieniędzy. I to tyle. Więc ja się zajmę proszę Państwa. Żegnam. się przejść. Elu!